przede wszystkim potężne inwestycje infrastrukturalne, te o zasięgu takim, powiedziałabym, ogólnopolskim i europejskim, zapewniającym nam bezpieczeństwo, przekop Mierzei Wiślanej, czy też tunel pod rzeką Świną, czy też budowa centralnego portu komunikacyjnego, Baltic Pipe, czy też rozbudowa gazoportu w Świnoujściu. To wszystko dzisiaj pozwala nam uniezależnić się od gazu rosyjskiego, bo wiedzieliśmy, że Rosjanie już nie jeden raz zakręcali kurek z gazem, szantażując Europę. Nie chcąc poddać się takiemu szantażowi, sami podjęliśmy decyzję już kilka lat temu o tym, że chcemy się od rosyjskich dostaw gazu i nie tylko uniezależnić. Ale proszę Państwa, my także widzieliśmy, że Polska, która wcześniej była dzielona przez naszych poprzedników na Polskę A i B, nie może taką być. W Polsce wszyscy obywatele mają te same prawa i wszyscy mają prawo równie godnie żyć. Dlatego też ogromne środki skierowaliśmy do samorządów. Dzisiaj będę miała okazję spotkać się z samorządowcami ze Złotoryi, z powiatu złotoryjskiego, żeby wręczyć im promesę z kolejnych pieniędzy, z kolejnych programów, które są pozyskiwane przez samorządowców na rozbudowę infrastruktury drogowej, ale także gazowej, wodociągowej, budowę przedszkoli, żłobków, tego, czego samorząd najbardziej potrzebuje. Proszę Państwa, mamy dzisiaj wielkie problemy, wszyscy, cały świat. To jest inflacja. Mamy wielkie poczucie, że to jest olbrzymi problem, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy napotyka problem, to stara się ten problem rozwiązać najlepiej, jak potrafi.